Assalamu alaikum. Z pewnością wiesz o istnieniu Deklaracji Praw Człowieka ONZ, ale czy wiesz o istnieniu Kairskiej Deklaracji Praw Człowieka w Islamie? Jest to deklaracja państw członkowskich Organizacji Współpracy Islamskiej, przyjęta po raz pierwszy w Kairze w Egipcie w 1990 roku. Na początku 2010 roku Organizacja Współpracy Islamskiej rozpoczęła rewizję tego instrumentu i prawie dekadę później wprowadziła Deklarację Praw Człowieka Organizacji Współpracy Islamskiej. Zawiera przegląd praw człowieka z islamskiej perspektywy. Wersja z 1990 roku potwierdza prawo szariatu jako jedyne źródło, podczas gdy wersja z 2020 roku nie odwołuje się konkretnie do szariatu. W dokumencie z 1990 roku zapisano, że jego celem są ogólne wytyczne dla państw członkowskich Organizacji Współpracy Islamskiej w dziedzinie praw człowieka. Deklaracja ta jest powszechnie uznawana za islamską odpowiedź na powszechną Deklarację Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, przyjętą w 1948 roku. Różne kraje muzułmańskie krytykowały powszechną Deklarację Praw Człowieka ONZ za nieuwzględnienie kulturowego i religijnego kontekstu krajów niezachodnich. W 1981 roku Said Rajaie Karossani, postrewolucyjny przedstawiciel Iranu w ONZ, wyartykułował stanowisko swojego kraju w sprawie Deklaracji Praw Człowieka, mówiąc, że jest to relatywistyczne, świeckie rozumienie tradycji judeo-chrześcijańskiej, które nie może być realizowane przez muzułmanów bez naruszania prawa muzułmańskiego. W 1992 roku Kairska Deklaracja została przedstawiona Komisji Praw Człowieka ONZ, gdzie została ostro potępiona przez Międzynarodową Komisję Prawników. Deklaracja rozpoczyna się stwierdzeniem: wszyscy ludzie tworzą jedną rodzinę, której członków łączy podporządkowanie Allahowi i pochodzenie od Adama, i zabrania dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, język, przekonania, płeć, religię, przynależność polityczną, status społeczny lub inne względy. Dalej głosi świętość życia i oświadcza, że ochrona życia ludzkiego jest obowiązkiem nakazanym przez szariat. Deklaracja gwarantuje również stronom niebiorącym udziału w wojnie, takim jak starcy, kobiety i dzieci, ranni i chorzy oraz jeńcy wojenni, prawo do pożywienia, schronienia oraz dostępu do bezpieczeństwa i opieki medycznej w czasie wojny. Zapewnia kobietom równą godność ludzką, własne prawa do posiadania, obowiązki do wykonywania, własny podmiot cywilny, niezależność finansową oraz prawo do zachowania swojego imienia i rodu. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety otrzymują prawo do małżeństwa bez względu na rasę, kolor skóry czy narodowość. Deklaracja nakłada na oboje rodziców obowiązek ochrony dziecka, zarówno przed, jak i po urodzeniu, podkreślając jednocześnie, że mąż jest odpowiedzialny za społeczną i finansową ochronę swojej rodziny, w tym dzieci i żon. Deklaracja uznaje prawa do własności i prywatności jednostek. Artykuł 18b mówi, że każdy ma prawo do prywatności przy załatwianiu swoich prywatnych spraw, w swoim domu, wśród swojej rodziny, w odniesieniu do swojej własności i swoich relacji. Nie wolno go szpiegować, poddawać go inwigilacji lub zniesławiać jego dobrego imienia. Państwo ochroni go przed arbitralną ingerencją. Zabrania rozbiórki i konfiskaty rezydencji jakiejkolwiek rodziny oraz eksmisji rodziny. Ponadto w przypadku rozdzielenia rodziny w czasie wojny obowiązkiem państwa jest organizowanie wizyt lub zjazdów rodzin. Artykuł 10 deklaracji stanowi: Islam jest religią nieskażonej natury. Zabrania się stosowania jakiejkolwiek formy przymusu wobec człowieka lub wykorzystywania jego ubóstwa lub ignorancji w celu nawrócenia go na inną religię lub ateizm. Deklaracja chroni każdą osobę przed arbitralnym aresztowaniem, torturami, maltretowaniem lub zniewagą. Ponadto żadna osoba nie może być wykorzystywana do eksperymentów medycznych lub naukowych bez jej zgody lub z narażeniem zdrowia lub życia. Zakazuje również brania jako zakładnika jakiejkolwiek osoby w jakimkolwiek celu. Ponadto deklaracja gwarantuje domniemanie niewinności. Wina ma zostać udowodniona jedynie w procesie, w którym oskarżony otrzyma wszelkie gwarancje obrony. Deklaracja zabrania również ogłaszania przepisów nadzwyczajnych, które zapewniałyby władzę wykonawczą dla takich działań. Artykuł 19 stanowi, że nie ma innych przestępstw ani kar niż te wymienione w szariacie. Deklaracja podkreśla również pełne prawo do wolności i samostanowienia
oraz sprzeciw wobec zniewolenia, ucisku, wyzysku i kolonializmu. Ogłasza rządy prawa, ustanawiając równość i sprawiedliwość dla wszystkich z ograniczeniami przewidzianymi przez prawo islamskie. Gwarantuje również wszystkim osobom prawo do bezpośredniego lub pośredniego udziału w zarządzaniu sprawami publicznymi swojego kraju. Zabrania również jakiegokolwiek nadużycia władzy z zastrzeżeniem prawa szariatu. Artykuł 22a deklaracji stanowi, że każdy ma prawo do swobodnego wyrażania swojej opinii w taki sposób, aby nie było to sprzeczne z zasadami szariatu. Artykuł 22b stanowi, że każdy ma prawo bronić tego, co jest słuszne i propagować to, co dobre, oraz ostrzegać przed tym, co złe i niezgodne z normami islamskiego szariatu. Artykuł 22c stwierdza, informacja jest żywotną koniecznością dla społeczeństwa, nie może być eksploatowana ani niewłaściwie wykorzystywana w sposób, który może naruszać świętość i godność proroków, podważać wartości moralne i etyczne lub dezintegrować, korumpować lub szkodzić społeczeństwu lub osłabiać jego wiarę. Artykuł 22d stanowi, że nie wolno wzbudzać nienawiści nacjonalistycznej lub doktrynalnej, ani robić niczego, co może być podżeganiem do jakiejkolwiek formy dyskryminacji rasowej. Zdecydowanie największą wadą deklaracji kairskiej było upodmiotowienie państw nad jednostkami. We współczesnym świecie rządy krajów muzułmańskich, zwłaszcza sunnickich, w coraz większym stopniu włączają szariat do swoich krajowych systemów prawnych i podporządkowują go swojej władzy. Wobec braku organu międzynarodowego, który miałby ostatnie słowo w sprawie interpretacji prawa islamskiego, deklaracja z 1990 roku zdegradowała prawa człowieka do uznania państw. Był to celowy wybór ze strony Organizacji Współpracy Islamskiej, która starała się dokooptować język szariatu, aby chronić suwerenność narodową. Muzułmańskie grupy wspierające, a nawet biurokraci organizacji, zignorowali ten instrument. Mimo to wartość deklaracji kairskiej była raczej symboliczna niż praktyczna, umożliwiając państwom muzułmańskim zabranie głosu w globalnych debatach na temat praw człowieka, z których czuły się zarówno wykluczone, jak i podporządkowane. Pod względem stylu i leżącej u podstaw filozofii, Deklaracja Praw Człowieka Organizacji Współpracy Islamskiej jest bardziej zbliżona do uniwersalnych norm praw człowieka niż Deklaracja Kairska. Organizacja Współpracy Islamskiej zmieniła tytuł z Kairskiej Deklaracji Praw Człowieka w Islamie na samą Deklarację Praw Człowieka. Ta zmiana oznacza, że siły w organizacji odsunęły ją od twierdzenia, że przemawiają w imieniu religii, podkreśla międzynarodowy charakter Organizacji Współpracy Islamskiej i lepiej dostosowuje deklarację do innych regionalnych instrumentów praw człowieka. Rewizje dokonały również sekularyzacji dokumentu, usuwając wiele odniesień do szariatu i islamu. Organizacja Współpracy Islamskiej usunęła wzmiankę o szariacie z artykułów operacyjnych, choć pozostawiła ją w preambule i poczyniła dalsze ustępstwa. Aby zapewnić, że państwa nadal zachowają suwerenność, organizacja postawiła na pierwszym miejscu prawo krajowe. Ponadto podkreślono w nim tradycyjne wartości, aby zadowolić konserwatystów. Na przykład dokument zwiększa prawa kobiet, w szczególności poprzez artykuł 5, który stanowi, że państwo i społeczeństwo podejmą wszelkie niezbędne środki w celu wyeliminowania trudności, które utrudniają wzmocnienie pozycji kobiet, ich dostęp do wysokiej jakości edukacji, podstawowej opieki zdrowotnej, zatrudnienia i pracy, ochrony i prawa do równego wynagrodzenia za równą pracę oraz pełnego i efektywnego udziału we wszystkich dziedzinach życia. W artykule dodano, że kobiety i dziewczynki powinny być również chronione przed wszelkimi formami dyskryminacji, przemocy, nadużyć i szkodliwych tradycyjnych praktyk. Ponadto deklaracja nie ustanawia mężów jako głowy rodziny. Dokument definiuje również małżeństwo między mężczyzną a kobietą i wzywa państwa członkowskie do ochrony rodziny i małżeństwa, demonstrując w ten sposób opisane powyżej konserwatywne wpływy. Organizacja wprowadza jednak ograniczenia wolności wypowiedzi wykraczające poza mowę nienawiści, twierdząc, że prawa tego nie należy wykorzystywać do naruszania świętości, godności proroków, religii, symboli religijnych, ani do podważania moralnych i etycznych wartości społeczeństwa.